Cześć. Dzisiejszy odcinek bardzo na szybko musiałem zrobić, ponieważ jak wiecie już z mojej karty społeczność pracowałem nad teledyskiem dla znajomego, ale zanim przejdziemy do tego bardzo praktycznego odcinka, to chciałbym wam przedstawić jedną ciekawostkę z centrum Krakowa, która może was mocno szokować. Tuż przy przystanku Świętej Gertrudy obecnie znajdują się delikatesy, ale są one w budynku dawnego kina Wanda, które było najstarszym w Krakowie. Powstało w 1912 roku. W latach 90. XX wieku, jak byłem dzieckiem, uczęszczałem tam. Chyba najbardziej zapamiętałem seans filmu o Świętej Faustynie, na którym byłem ze Świętej Pamięci babcią. Wszystko się dość dziwnie łączy z dzisiejszą tematyką przemijania, bo w tym miejscu kiedyś znajdował się w czasach średniowiecznych kościół świętej Gertrudy, znany jako kościół złoczyńców. Obok niego znajdował się cmentarz pod murami starego miasta Krakowa, gdzie byli chowani m.in. ci, co skończyli pod toporem kata. Nie ma jednak pewności, czy cmentarz nie istniał już wcześniej. Także, jeśli tutaj kiedykolwiek będziecie jechać tramwajem, czy też idąc plantami, przypomnijcie sobie taką oto historię tego miejsca. Jak widzicie po tytule dzisiejszego odcinka, będziemy przemieszczać się komunikacją miejską, ale tak wirtualnie, w kierunku krakowskich cmentarzy. Pokażę wam, jak tam dojechać, również pokażę wam, jak znaleźć groby, jeżeli kogoś szukacie z bliskich czy dalszych, gdzie znajdują się na przykład, nie wiem, znane osoby. I to będzie właśnie w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, jeżeli chcecie coś uzupełnić, poprawić, to śmiało, gorąco zachęcam do sekcji komentarzy pod tym filmem. Może coś się pozmieniać przez lata, ale myślę, że akurat ten temat zostanie dość długo aktualny. Także jeszcze raz gorąco zachęcam do komentowania, do zostawiania lajków, do subskrybowania mojego kanału, a także klikania w dzwoneczek, żeby wam się powiadomienia o nowym wideo pojawiały. Także gorąco zapraszam do wsparcia mojego kanału, jest tam taki przycisk wesprzyj. Dzięki niemu możecie już za 4,99 miesięcznie mnie wesprzeć. A także jeżeli uważacie, że dla kogoś ten film będzie pomocny, to bardzo gorąco też zachęcam do udostępniania go dalej. Nie przedłużajmy, ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czas, start! Zacznijmy właściwy odcinek od lokalizatora grobów online. Na stronie zck-krakow.pl możemy znaleźć po cmentarzu, imieniu, nazwisku i dacie śmierci miejsce pochówku danej osoby. Myślę, że to dość spore ułatwienie, które zwłaszcza mocno pomaga przy większych cmentarzach. Jednak co do wyszukiwarki, tutaj są też wyjątki, ale zaraz do tego dojdziemy. Współczesne, największe nekropolie Krakowa są dwie. Pierwszą jest na pewno cmentarz Batowice, czy też Batowicki, ale w ostatnich latach oficjalnie stosowana nazwa to cmentarz Prądnik Czerwony. Tutaj również jest pochowana moja najbliższa rodzina, stąd znam komunikacyjnie to miejsce bardzo dobrze. Zacznijmy od takiego bardzo małego wejścia od strony ulicy Rozrywka, które pozwala wejść od południowo-wschodniej strony. Nie dojedziemy tutaj komunikacją miejską, a tylko samochodem. Dodajmy, że przy ulicy Rozrywka numer 1 jest też Izba Wytrzeźwień i nikomu nie życzę, by tutaj wylądował. Teraz już przejdźmy do właściwych wejść. W obu przypadkach dojedziemy autobusem. Tramwaj tutaj jeszcze nie dotarł. Aby dostać się od strony starej kaplicy, trzeba przyjechać na przystanek, czy też pętlę autobusową Prądnik Czerwony. I tuż obok jest wejście. Jeśli jednak zlokalizujemy grób i okaże się on w nowej części, to lepiej dostać się autobusem pod nową kaplicę. Przystanek nazywa się Cmentarz Prądnik Czerwony.
Obok również znajduje się przystanek cmentarz Prądnik Czerwony Wschód i znajduje się przy nim kolejne wejście. Na pewno drugą współczesną nekropolią jest cmentarz Grembałów, znajdujący się na terenie Nowej Huty. Tutaj do wejścia północnego dojedziemy tramwajem. Znajduje się ono przy pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie. Jeśli jednak chcemy się dostać do południowej części cmentarza, to musimy skorzystać z autobusu. Przystanki to cmentarz Grembałów oraz cmentarz Grembałów Południe. W okolicy znajduje się też stacja kolejowa Kraków-Lubocza, ale obecnie zatrzymują się na niej tylko dwa pociągi regionalne w dniu. Jeśli już jesteśmy w Nowej Hucie, to również mały cmentarz znajduje się na osiedlu Wandy. Chodzi o cmentarz Mogilski. Najprościej dostać się tutaj tramwajem. Przystanek Klasztorna. Zresztą dopiero co wyremontowane torowisko, także przejazd komfortowy. I byliśmy już na największych cmentarzach, ale jest też jeszcze jeden całkiem duży, historyczny, do którego już zmierzałem rok temu w jednym z odcinków i właśnie zaraz się tam wybierzemy wirtualnie. Mowa tu oczywiście o cmentarzu Rakowice, czy też cmentarzu Rakowickim. Tutaj również dojedziemy tramwajem. Sam cmentarz przydzielony jest ulicą i z jednej strony jest zwyczajna część, a po drugiej stronie część wojskowa cmentarza. Jeśli jednak chcemy się dostać od strony północnej, to możemy dojechać autobusami na przystanki Cmentarz Rakowicki Zachód lub Biskupa Prandoty. Kolejny historyczny cmentarz to oczywiście Podgórski. Dodajmy, że jest on podzielony na dwie części. Cmentarz Podgórski Stary, dokąd dojedziemy zarówno tramwajem, jak i autobusem. Wystarczy się po prostu kierować na przystanek Podgórze SKA oraz na cmentarz Podgórski. Tutaj dojedziemy tramwajem i przystanek ma po prostu nazwę Cmentarz Podgórski. Wspomniałem wcześniej o wyjątkach. Na lokalizatorach grobów nie znajdziemy paru nekropolii, zwłaszcza innych religii, a mowa tutaj o trzech cmentarzach żydowskich. Jeden z nich znajduje się tuż obok cmentarza Podgórskiego na terenie KL Plaszów. Mowa tu o cmentarzu żydowskim starym, ale bardziej jest to miejsce pamięci niż cmentarz w klasycznym rozumieniu tego słowa. Pozostałe dwa cmentarze żydowskie są na krakowskim Kazimierzu. Cmentarz Remuch przy ulicy Szerokiej oraz nowy cmentarz żydowski przy ulicy Miodowej. Na obydwa dostaniemy się tramwajem. Przystanek Miodowa. Swoją drogą dowiedziałem się czegoś nowego, bo nigdy nie byłem na cmentarzu na Prądniku Białym. Dostać się tam komunikacją miejską nie jest bardzo łatwo. Najbliższy przystanek to autobusowy o nazwie Prądnik Biały. Jeśli już jesteśmy w okolicy północnej Krakowa, to dodajmy, że mamy również cmentarz Mydlniki przy ulicy Balickiej. Dojedziemy tutaj autobusem do przystanku Mydlniki Stawy. Także jest cmentarz Bronowice i przystanek autobusowy o tej samej nazwie. Jeśli już jesteśmy w tej części miasta, to trzeba zobaczyć kilka mniejszych cmentarzy, które znajdują się w okolicy. Cmentarz Pychowice i tutaj dojazd komunikacją miejską jest dość utrudniony, bo najbliższy przystanek to chyba autobusowy Pychowice, ale znajduje się on kawałek dalej za osiedlem domów jednorodzinnych. Dodatkowo po tej stronie miasta mamy cmentarz Maki Czerwone, obok centrum handlowego Atut i nowoczesnych apartamentowców. Aby dostać się tam, musimy pojechać na przystanek autobusowy Bunsza lub pętlę tramwajową Czerwone Maki, ale tutaj już jest kawałek spaceru. Mamy jeszcze w okolicy cmentarz Kobierzyn lub Ostroń. Tutaj też nie ma łatwego dojazdu komunikacją miejską. Chyba najszybciej dojść z przystanku autobusowego Lubostroń. Jest to przystanek na żądanie.
Innym bardzo malowniczo położonym w lesie cmentarzem jest parafialny Borek Fałęcki. Przy ulicy Zawiłej mamy tam przystanek autobusowy o nazwie po prostu Cmentarz Borek Fałęcki. Po południowej stronie miasta mamy jeszcze trzy inne cmentarze. Pierwszy to Wola Duchacka i pamiętam, jak swego czasu moja dziewczyna mieszkała w bloku obok z widokiem prosto na niego. Znajduje się on przy ulicy Wspólnej, a najprościej dostać się będzie do niego z przystanku autobusowego Pszenna. W południowej części miasta mamy jeszcze przy ulicy Bieżanowskiej cmentarz Prokocim, też taka nazwa przystanku autobusowego, a także cmentarz Bieżanów i również przystanek autobusowy o tej samej nazwie. W pobliżu znajduje się też pętla tramwajowa Nowy Bieżanów Park and Ride. Zapomniałbym. Przy przystanku autobusowym Piaski Wielkie znajdziemy mały cmentarz parafialny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz cmentarz komunalny w Podgórkach Tynieckich, ale tam już w okolicy nie ma żadnego przystanku autobusowego, bo jest to całkiem nowa nekropolia. Na sam koniec zostawiłem sobie chyba najbardziej malowniczo położony krakowski cmentarz, który pokazywałam już w jednym z odcinków. Być tutaj pochowanym nie jest prostą sprawą, bo ilość miejsc ograniczona. Wśród współczesnych postaci tutaj pochowanych, tych znanych, to choćby Stanisław Lem czy Andrzej Wajda. Mowa tu o cmentarzu salwatorskim. Nie dojedziemy tutaj pod sam cmentarz żadną komunikacją, ale zaledwie parę minut spinaczki z pętli tramwajowej czy też autobusowej Salwator i jesteśmy na miejscu. Przy odrobinie szczęścia możemy podjechać w górę inną trasą autobusową i zejść z przystanku Aleja Waszyngtona na żądanie. Oczywiście, w okolicach 1 listopada jest zrobiony dodatkowy przystanek autobusowy cmentarz Salwator, ale normalnie w ciągu roku nie funkcjonuje on. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału, a także do klikania w dzwoneczek. Oczywiście już mówiłem o wsparciu, ale jeszcze raz powtórzę, bo chyba nie zaszkodzi. I co? Trzymajcie się, do następnego. Cześć!